Nazywam się Krzysiek Szłopiński, pracuję w Allegro w dziale aplikacji. Jestem deweloperem, jestem też odpowiedzialny za architekturę Allegro. Na początku mam takie formalności, bo około 14-15 było losowanie, nie wszyscy byli. Mam plecak i pendrive'a jeszcze. Teraz nie wszyscy są, ale być może jest ktoś, kto powinien go odebrać. Maciej Filipiak? Nie ma nadal, a Daniel Pawłowski? To może na koniec, dobra. Jeszcze jeden, tak? Dobra. Okej. Tak tytuł mówi, skupię się ogólnie na architekturze Allegro, bo to jest dosyć duża aplikacja. Opowiem też wam o naszej warstwie kaszującej, bo to jest coś, co właściwie napędza całe Allegro. Ale zacznę od historii. Ponieważ ona się dosyć ciekawie rozwijała. Wszystko zaczęło się w grudniu 1999 roku. Pierwszy item tak się zaprezentował, była to kamera Philips. Poszła za 320 zł, ktoś oszczędził na tym 5 zł. Te wszystkie itemy nadal są w Allegro, można do nich dotrzeć, ale oczywiście tylko pracownicy mogą do nich dotrzeć. No i tego jednego itema udźwignęła taka architektura, typowa jak na tamte czasy. Jeden core, jeden serwer, jedna baza, jedna instancja patcha. No i jak wiadomo, właściwie, no, jakie mogą być problemy z taką architekturą, kiedy serwis staje się popularny? No to jest dosyć oczywiste, to jest po prostu architektura jednoserwerowa, ona nie może przeżyć. Dlatego po pewnym czasie zaczęto dokładać serwerów, co było naturalne. Niestety ta wersja z 1999 roku miała typowe problemy startupu, bo już wtedy też były startupy, tylko jeszcze się tak nie nazywały. Allegro było startupem. No, trzeba było przepisać kod, ponieważ logika biznesowa się rozwijała, a pierwsza wersja była bardzo szybko napisana, nie była najlepszej jakości, więc cała aplikacja została przepisana od nowa, rozproszono na więcej serwerów, wprowadzono wielokulturowość, przygotowano się na wejście do innych krajów, bo jak pewno wiecie albo nie, Allegro nie działa tylko w Polsce, działa też w Czechach, na Słowacji, w Rosji, czasami pod innymi nazwami, ale to jest cały czas ta sama jedna i ta sama platforma, ta sama infrastruktura. No i zaczęły się tak naprawdę nasze problemy, które właściwie cały czas nam towarzyszą, czyli problemy z bazą danych. Po prostu baza danych nie wytrzymywała. Dlatego podjęto decyzję, to była dosyć kluczowa decyzja, o tym, żeby w jakiś sposób ją odciążyć. I w 2004 roku wprowadzono po raz pierwszy warstwę cache'ującą. 2004 rok to były czasy, kiedy dopiero memcache się pojawiał. Nie było za dużo rozwiązań dostępnych z półki, przetestowanych dobrze. A w związku z tym, że na tamte czasy właściwie mieliśmy dosyć wszechstronnych programistów i programistów C także i PHP, postanowiono w jakiś sposób odciążyć bazę i napisano pierwsze demony, które stanowiły warstwę cache'ującą. To były demony, które cache'owały aukcje i cache'owały kategorie. Postanowiono także rozdzielić bazę danych na bazę danych transakcyjną. W bazie danych transakcyjnej dane przechowywane są tylko 2 miesiące, potem są przenoszone do archów, ponieważ tak naprawdę charakterystyka Allegro jest taka, że operuje się tylko na najbardziej jakby współczesnych danych, reszta danych nas mniej interesuje, dlatego nie ma sensu tego trzymać w jednej bazie danych i to akurat przetrwało do dzisiejszych czasów. Po 2 miesiącach odcinamy wszystkie itemy, przenosimy je do archów, przez co zapewniamy, że sama baza danych, na której operujemy, nie jest za duża, indeksy nie są za duże, ten wolumen danych nie jest duży, nie musimy się martwić aż tak bardzo o tą bazę. Dostawiono także kolejny zreplikowany jakby serwer bazy danych do zapytań takich data miningowych, jak na tamte czasy. W 2004 roku dołożono jeszcze kolejną bazę danych, ponieważ w tamtych czasach zaczęliśmy mieć problemy
z trudnymi zapytaniami, złożonymi, zjoinowanymi, bo cały czas operowaliśmy na, praktycznie cały czas operowaliśmy na bazie danych. Search też szedł bezpośrednio z bazy danych. Dlatego postanowiono wprowadzić coś, co się nazywało replika. To była kopia bazy danych tej transakcyjnej i na niej wykonywano te cięższe zapytania. Programiści manualnie w kodzie wybierali bazę danych, którą odpytywali. I jeżeli chodziło na przykład, nie wiem, o pytanie mojego Allegro, z którego trzeba było wyciągnąć listę aukcji, sprzedających, cenę i tak dalej, to były dosyć złożone joiny z wieloma tabel, wykonywano to na replice. Ale w związku z tym, że pojawiły się problemy ze szybkością jakby replikacji danych, nie zawsze one były spójne pomiędzy tym, co znajduje się w wersji transakcyjnej, a w wersji repliki bazy danych, dołożono kolejną warstwę demonów, a właściwie jeszcze więcej demonów. Pojawił się Search dopiero wtedy, w 2005 roku. Napisaliśmy własny silnik searchowy. Napisaliśmy demona, takiego agregatora danych do mojego Allegro. Napisaliśmy kolejny agregator danych do komentarzy. Dopiero wtedy pojawił się tak naprawdę w Allegro content statyczny. Do tej pory wszystko było renderowane tak o. Teraz od 2005 roku część stron była prerenderowana lub po prostu statycznym HTML-em wrzucana na serwery. No i znów zaczęły się nasze problemy z bazą danych. Bo to zawsze były nasze problemy, tak naprawdę. Ona, w związku z tym, że Allegro miało duże plany co do rozwoju dalekosiężnego, przewidywano, że baza danych tak naprawdę nie uniesie MySQL-owa. No i postanowiono przesiąść się na Oracle'a. Na tamte czasy, w 2005-2006 roku, mieliśmy także inne problemy z MySQL-em, on po prostu nam się składał. Nie było takiego fachowca na świecie, szukaliśmy, który mógłby nam pomóc przy takim obciążeniu bazy danych poradzić sobie z tym, że MySQL czasami po prostu kodampował. Nie za bardzo były jakiekolwiek narzędzia do monitoringu na tamte czasy MySQL-a, więc nie za bardzo było wiadomo, z jakich powodów nawet dampuje. No i postanowiliśmy przesiąść się na Oracle'a. To było wielkie przepisywanie platformy, ponieważ w tamtych czasach platforma nie miała żadnej warstwy abstrakcji do bazy danych. Czasami się to przydaje. Zanim pracowałem w Allegro, zawsze się zastanawiałem, po co wybierać warstwę abstrakcji, skoro nigdy nie będę zmieniał bazy danych, bo tak naprawdę używałem warstw abstrakcji, ale nigdy żaden klient ani ja nie miałem potrzeby, żeby MySQL-a wymienić na Postgresa, czy potem przesiąść się na Oracle'a. No i w Allegro był ten sam problem. Tak naprawdę zapytania były tworzone po prostu plain textem. No i trzeba było je przepisać, żeby działały na Oracle'u. No i kolejny bardzo duży problem, który mieliśmy na tamte czasy, Oracle nie wspierał w ogóle poolingu połączeń. Nawiązanie połączenia w MySQL-u było dosyć lekkie. Jeżeli chodzi o nawiązanie połączenia w Oracle'u, było to bardzo zasobożerne i czasochłonne na tamte czasy, dlatego napisaliśmy kolejnego demona, który służył do tego, żeby nam serwować pulę połączeń. Tak naprawdę to jest taki demon dwuskładnikowy. Po jednej stronie jest sobie jakaś instancja demona chodząca na maszynie, która łączy się do Oracle'a, utrzymuje jakąś pulę połączeń, a po stronie PHP mamy moduł własny napisany, który rozmawia z tym debagentem, bo tak się nazywa ten demon, i przydziela połączenia. No ale znów mieliśmy problemy z bazą danych, bo popularność serwisu nas zabija. Tabele rosły i tak naprawdę gdzieś w okolicach 2009 roku postanowiliśmy poszardować bazę danych i w końcu wprowadzić jakąś warstwę abstrakcji. Więc zaczęło się kolejne wielkie przepisywanie zapytań do baz danych. Jak to teraz wygląda, trochę opowiem wam w dalszej części prezentacji, bo to jest dosyć ciekawy podział. No i zbliżamy się do aktualnych czasów. Chcę wam trochę opowiedzieć, jaka jest skala tej aplikacji na chwilę obecną. Na chwilę obecną w szczycie mamy około 6000 requestów na sekundę. Cała infrastruktura, jeżeli chodzi o Allegro, bo infrastruktura jest olbrzymia, ale jeżeli by tak myśleć o takim setupie, który to obsługuje, no to jest 200 serwerów, które serwują PHP i do tego drugie 200, które są tak naprawdę cache'em. Jeżeli chodzi o bazę danych, no to jest 12 tysięcy zapytań na sekundę w szczycie. Mamy około 1300 tabel. No i ta
część transakcyjna, o której mówiłem, która do dzisiaj istnieje w Allegro, czyli ta część, na której my operujemy i którą wy widzicie, to jest około 2,5 tera. Czyli nie jest tak dużo, bo można było to na innym dysku zmieścić, tak? Nie. To 1300 różnych tabel w różnych schematach odpowiadających nie tylko za logikę samej aplikacji, którą widać, ale także za jakieś rzeczy administracyjne, statystyczne i tak dalej. To jest metryka wzięta z Gita. Ta aplikacja jest naprawdę duża. Nie wiem, na ile Git tu skłamał, a ile nie skłamał, ale jak patrzyłem w zeszłym tygodniu, to podał właśnie taką liczbę, czyli około 6 milionów linii kodu. Na chwilę obecną serwujemy taką ilość obrazków, dosyć sporą. Niestety o obrazkach nie będę mówił, jakby ktoś chciał się dowiedzieć czegoś więcej, to zapraszam po prezentacji, bo to jest zupełnie inna architektura niż tak naprawdę architektura aplikacji. Wszystkich userów w platformie jest około 22 milionów, licząc także userów zagranicznych. Podobno z ostatnich statystyk co kilka sekund się rejestruje nowy użytkownik na Allegro. Jeżeli chodzi o ilość aukcji, które przetwarzamy, to jest znów w wszystkich serwisach z polskich i zagranicznych, to jest około 25 milionów. Tutaj ciekawe fakty, co 6 sekund sprzedaje się telefon, a co 6 godzin jacht na Allegro. Nie wiem, czy to widać tam z tyłu, ale też mam statystyki co do strojów kąpielowych, co 70 sekund i samochód co 4 minuty. To jest bardzo ciekawa i charakterystyczna i dopingująca nas rzecz, programistów i wszystkich pracowników. To jest przyrost aukcji w serwisie, tylko w serwisie polskim, ale to tak samo wygląda we wszystkich serwisach tak naprawdę. To jest wzięte dzisiaj z Aukcjostata. Jak widać, trend jest dosyć oczywisty i cały czas rosnący, co nas dopinguje do tego, żeby przygotowywać jakby architekturę, która podźwignie kolejny sezon zakupowy. No i to jest taki rytm. Jeżeli zobaczycie, spojrzycie na ten wykres, to on ma pewną prawidłowość. Tak naprawdę nie wiem, czy ktoś z was się domyśla, co to jest tutaj za okres. Tutaj taki. Tu są wakacje. Tutaj jest grudzień, tak, znaczy tutaj jest. Tak, tutaj jest po gorączce zakupowej i tak się powtarza co roku. Gdybyście wzięli sobie z Aukcjostata ten wykres szerzej, to tak jest co roku. Co roku mamy pik przed świętami, potem spokój na wakacje. Jeżeli chodzi o architekturę, no to tutaj mamy wielki obraz, naprawdę taki, powiedziałbym, z kosmosu obraz architektury. Nie jest tu nic odkrywczego. Oprócz tego, że jakby mocno wyeksponowana jest ta warstwa cache'ująca, dlatego że Allegro prawie całe operuje na skeszowanych danych. Kiedy logujecie się do Allegro, kiedy przeglądacie aukcje, kiedy robicie, nie wiem, search'a, kiedy logujecie się do mojego Allegro i przeglądacie swoje aukcje, tak naprawdę do bazy nie idą żadne zapytania. O niektórych z tych elementów powiem bardziej szczegółowo. Oprócz jakby logiki biznesowej, która obsługuje całe Allegro, mamy też bardzo dużą logikę backgroundową, bo aukcje się kończą w tle, wystawiają się ponownie w tle, przedmioty nawet się wystawiają w tle, te online'owe, o tym też będę mówił. No i operujemy aktualnie na bazie poszardowanej. Pierwsza rzecz, która jakby pomaga nam kontrolować obciążenie serwerów, to jest taki podział funkcjonalny Allegro, logiczny. Nie wiąże się to zupełnie z podziałem kodu. To jest po prostu podział jakby serwerów, tych 200 serwerów na kolejne pule. Na load balancerze mamy ustawione odpowiednie reguły, które prowadzą użytkownika na odpowiednie grupy serwerów, przez co mamy większą kontrolę nad tym, jakie części aplikacji aktualnie jak bardzo są obciążone i w przypadku jakichś problemów możemy rozszerzać te pule, żeby odciążyć dane części aplikacji. Tutaj jest wymieniona tylko część tych pól. Jak widzicie, mamy taką pulę jak itemsy, czyli to, co serwuje show item, czyli pokazywanie przedmiotów. Mamy pulę od searcha, osobna jest od web API. Default jest największą pulą, tam się odbywają wszystkie transakcje, zakupy i tak dalej. Miały być ogry i warstwy. To jest taki dosyć duży obraz tego,
jak to u nas jest podzielone, to nie jest nic odkrywczego. Mamy framework MVC, czyli od samej góry patrząc mamy warstwę widoku, potem kontroler, potem jest jakaś logika biznesowa. To wszystko rozmawia z jakimś ORM-em. Poniżej mamy warstwę dostępu do danych, o której będę potem mówił, która rozmawia albo z cache'em, albo z warstwą abstrakcji do baz danych. No, poniżej jest baza, a jeszcze gdzieś z boku chodzą sobie skrypty backgroundowe, które też wykonują jakąś logikę. No, jedną z takich charakterystycznych rzeczy w Allegro, jeżeli chodzi o to, jak my operujemy, to jest odciążanie części tej online'owej poprzez przenoszenie większości działań do procesów w tle. Wystawianie przedmiotu, rzecz, która wydawałaby się jest rzeczą mocno transakcyjną i online'ową, tak naprawdę jest wykonywana w tle. Użytkownik, który wchodzi na formularz wystawienia przedmiotu, tak naprawdę zleca wystawienie przedmiotu na kolejce. Jakiś proces backgroundowy wykonuje te najbardziej czasochłonne operacje, ponieważ w czasie wystawienia przedmiotu naliczają się opłaty, wysyłają się jakieś maile i tak dalej. Jest dosyć spora logika, która wcześniej online'owo była dosyć ciężka. Przenieśliśmy ją do backgroundu, zaprojektowaliśmy interfejs tak, żeby i cały proces tak, żeby użytkownik mógł dostać od razu ID przedmiotu, który wystawia, tak żeby mógł chwilę później właściwie się do niego odnieść i go zobaczyć. Jeżeli chodzi o warstwę dostępu do danych, czyli jak my z poziomu aplikacji rozmawiamy z bazą danych, to mamy jakby takie dwa miejsca, które są charakterystyczne. Mamy taką warstwę dostępu do danych zwaną DALEM, czyli Data Access Layerem, i mamy własny język zapytań do bazy danych. Zaraz powiem, dlaczego własny. Warstwa ta DAL, czyli Data Access Layer, spełnia u nas bardzo ważną rolę, ponieważ u nas jest bardzo dużo programistów i wcześniej, tak jak mówiłem, mieliśmy olbrzymią ilość zapytań różnego typu w różnych częściach aplikacji, nad którą nikt nie miał żadnej kontroli. Teraz poprzez wprowadzenie jednego centralnego punktu, w którym są tak naprawdę opisane wszystkie zapytania, jakie są wykonywane na platformie, czyli właściwie parametry, po jakich wyszukujemy dane, mamy jeden punkt, w którym mamy zebrane wszystkie zapytania do konkretnych tabel. W związku z tym, że baza danych Allegro jest mocno obciążoną bazą, nie mamy włączonych na Oracle statystyk, czyli planer oraklowy nie potrafi sam dobrze rozplanować zapytania i może zdarzyć się, że jakieś zapytanie wychodzi na top gdzieś tam w monitoringu, dlatego że ma zły plan i trzeba go poprawić. Wystarczy wtedy znaleźć tą właściwą tabelę i dopisać tak naprawdę tam hinta, czyli jakieś wspomaganie dla planera oraklowego, nie zastanawiając się, w jakiej części aplikacji występują te problemy. No i druga część, jakby, która jest poniżej, to jest AQL. To jest język obiektowy zapytań i warstwa abstrakcji. Ona jest podobna do DQL-a w składni, ale ma duże ograniczenia, dlatego że operujemy na co dzień na bazie shardowanej. Nie wszystkie rzeczy można wykonywać na bazie shardowanej. Jedną z takich rzeczy, której nie robimy na bazie, to są joiny. Nie robimy joinów w bazie danych, robimy je w PHP. Napisaliśmy do tego dosyć prostą klasę tak naprawdę, która zastępuje nam, automatyzuje ten proces, żeby każdy programista nie klepał tego sam. To jest pseudokod, to oczywiście tak u nas nie wygląda, ale jeżeli chcemy powiązać przedmioty ze sprzedawcami, to najpierw wyciągamy sprzedawców, potem wyciągamy aukcję i za pomocą klasy w PHP łączymy to. O dziwo jest to szybkie, ale tak jak tutaj jest napisane, pamięciożerne, no i trzeba używać tego z głową, dlatego że wystarczy zmienić kolejność zapytań i tak naprawdę może się okazać, że idziemy z pamięcią gdzieś w pole. Jeżeli chodzi w ogóle o wykonywanie zapytań na bazie poszardowanej, no to tak naprawdę gdzieś tam w tej warstwie AQL, tam gdzie wykonujemy te zapytania, mamy wprowadzoną taką dodatkowy moduł logiki, która rozpoznaje, czy zapytanie jest wieloszardowe, czy jednoszardowe.
Jeżeli mamy zapytanie typu select gwiazdka from auctions, nie mamy, tak naprawdę zabronione zużywanie gwiazdki u nas, ale to jest dla celów demonstracji, czyli jeżeli chcemy wyciągnąć wszystkie dane jednego przedmiotu, to nasze reguły szardujące są takie, że ten przedmiot znajduje się w jednym szardzie i AQL nie ma sensu, żeby odpytywać wszystkie szardy, żeby znaleźć ten przedmiot. Wystarczy trafić bezpośrednio, wykonać to zapytanie na jednym szardzie i przekazać do warstwy wyżej. Gorzej jest, kiedy chcemy zrobić jakieś zapytanie statystyczne, agregujące, nie wiem, zahaczające o większą ilość szardów, na przykład wyciągnąć wszystkie itemy w Polsce, co może skończyć się ciężko dla wykonującego takie zapytanie, ale teoretycznie można takie zapytanie wykonać. Wtedy ta warstwa, która odpowiada za lokalizację szardu, określa, na jakich szardach musi być wykonane zapytanie. Nie mamy sytuacji, w której wykonujemy zapytanie albo na jednym, albo na szardzie, albo na wszystkich szardach. Zawsze staramy się domyślić, na które szardy mamy trafić. Wybieramy dane w odpowiedni sposób z tych szardów i mamy kolejny moduł, który jest napisany przez nas, ten Query Merger. To jest taki moduł w PHP, który odpowiada za to, żeby w odpowiedni, inteligentny sposób złączyć te zapytania. Słucham? Wygląda to w ten sposób. Jakby z punktu widzenia aplikacji mamy jedną tabelę auctions. Ona jest poszardowana, czyli pocięta na mniejsze fragmenty. No i tak jest widoczne. Nie ma żadnego balancingu. Replikacja jest taka, jaka musi być w takiej bazie danych, czyli gdzieś bezpieczeństwo jest jakiś standby, który sobie chodzi, ale my z niego nie korzystamy. Pojedyncze szardy zawierają pojedyncze jakby zestawy danych, one są powiązane z użytkownikiem, jego przedmiotami itd. Po wprowadzeniu szardowania natknęliśmy się na kolejny problem, a właściwie natknęliśmy się na niego zanim zaczęliśmy szardować, czyli wykonywanie transakcji multishardowych, dlatego że każdy z tych szardów to jest tak naprawdę osobna baza danych, to nie mamy tak naprawdę transakcyjności pomiędzy tymi bazami, dlatego że to są różne połączenia. Więc rozwiązaliśmy ten problem w taki sposób, że napisaliśmy kolejkę zadań, która jest oparta o Girmana i ta kolejka zadań służy do wykonywania transakcyjnego, po zastosowaniu pewnego triku, transakcyjnego w wykonywaniu zapytań na wielu bazach danych. Tak jak tutaj, to jest zwykła operacja, którą robi codziennie kilkasetek ludzi, czyli dodanie komentarza do konta. W związku z tym, że dodanie komentarza znajduje się tak naprawdę, jakby rozpoczyna się gdzieś w szardzie sprzedawcy tego przedmiotu, obojętnie czy to wystawia sprzedający czy kupujący, to tak naprawdę zaczynamy w szardzie sprzedawcy, dlatego że tam, no tak to jest zorganizowana ta logika. No i to jest proste, bo w obrębie tego połączenia mamy transakcję, możemy dodać sobie ten komentarz, zakończyć ją i nawet jak coś się by wykrzaczyło w międzyczasie na innym połączeniu, to tutaj transakcję mamy. Gorzej jest, że musimy równocześnie podnieść jakby albo obniżyć, zależy jaki to jest komentarz, rating kupującego. No i w tym miejscu wprowadziliśmy tak naprawdę jakby transakcyjne zlecenie taska, czyli zadania, do podniesienia ratingu użytkownika. I tak to działa. W większości miejsc, gdzie mamy transakcje multishardowe, pisane są odpowiednie taski na tej kolejce Girmanowej, które są wykonywane jakby już asynchronicznie, ale w transakcji, dlatego że logika tych kolejek i cały mechanizm jest taki, że nie da się tak naprawdę wykonać tych zadań na przykład dwa razy. No i tutaj dochodzimy tak naprawdę do tego, co jest jakby największą siłą Allegro. Aktualnie mamy około 30 demonów cache'ujących, napisanych przez nas. To nie jest zwykła warstwa taka jak memcache, ona zawiera zazwyczaj logikę. Są logikę taką biznesową, ona trochę więcej wie o aplikacji. I to jest warstwa, która jest
rozproszona, czyli ona się nie znajduje na serwerach, na którym znajduje się kod PHP. My z tą warstwą rozmawiamy za pomocą protobufa. Mamy mnóstwo typów tych demonów. Mamy zwykłe KV-story, search, który jest też jakiegoś rodzaju warstwą cache'ującą. Mamy agregatory danych, ta wcześniej wspomniana pula połączeń do bazy danych. Mamy mnóstwo demonów monitorujących Allegro. Także mamy swoje własne serwery, demony odpowiedzialne za przetwarzanie fotografii i jakby ich balancing i rozmieszczanie na serwerach z fotkami. No i tutaj przykład takiego serwera, który właściwie jest najbardziej obciążony, dlatego że strona przedmiotu to jest chyba tam 17% wszystkich requestów do Allegro. To jest prosty KV-store, znaczy nie jest prosty, zawiera logikę, ale gdyby spojrzeć na niego tak ogólnie, to jest KV-store, który trzyma dane w plikach. Te dane są znormalizowane, czyli tam tak naprawdę w jednym pliku znajdują się wszystkie dane na temat przedmiotu. Znajduje się wszystkie atrybuty, właściwości tego przedmiotu, jego opis, aktualna lista bidujących, kupujących i tak dalej. I zasada jest dosyć prosta. Jeden request PHP-owy to jest jeden request do tego serwera, no i zero requestów do bazy danych. Jeżeli chodzi o innego demona cache'ującego, no to jest już taki bardziej skomplikowany agregator danych. Ponieważ jeżeli kiedykolwiek logowaliście się do konta w Allegro, to wiecie, że tam jest mnóstwo zakładek, w których można obejrzeć, co aktualnie obserwujecie, co aktualnie licytujecie, co wygraliście, zapłacić za przedmioty i tak dalej. To wszystko jest zagregowane i skaszowane w innym demonie kaszującym, który odpowiada tak naprawdę za serwowanie tych danych i zachowuje się troszkę jak baza danych, czyli potrafimy tam sortować, paging jest i tak dalej. No i taki dosyć oczywisty element Allegro, czyli search. To jest po prostu indeks odwrócony z odpowiednimi filtrami. On nie jest typowy dla całego Allegro, dlatego że jest podzielony jakby funkcjonalnie. Nie mamy jednej instancji searcha dla wszystkiego, dlatego że jakby istnieją trzy typy zapytań, które rozróżniliśmy w Allegro. Są to zapytania ze strony głównej, czyli to są zapytania wyszukania. Tak naprawdę nie wiemy, w jakiej kategorii. Mamy zapytania już z poziomu stron kategorii i tu jest dosyć łatwo zawęzić już zakres i dużo łatwiej jest wyszukiwać. No i mamy jakby najbardziej datażerną instancję, czyli taką, która operuje też na opisach, bo mamy możliwość wyszukiwania w opisie Allegro. Czego nie robimy? W Allegro nie robimy fallbacków, czyli cache zasila się sam lub my go zasilamy. Nigdy nie robimy tak, że cache w momencie, kiedy nie jest odświeżony, sam pobiera dane z bazy, dlatego że, no zaraz pokażę dlaczego może, ale cała operacja wygląda tak, że w momencie, kiedy jest wykonywana jakaś operacja transakcyjna, czyli na przykład ktoś wystawia przedmiot, zapisujemy go do bazy danych i powiadamiamy kolejkę takich zdarzeń brudnych w systemie, i mamy jakichś konsumentów, to są zazwyczaj właśnie nasze demony, które szczytują listę akcji w całym Allegro, jakie się odbyły, czyli bidowania, nie wiem, wystawienia przedmiotu i tak dalej, i uzupełniają swoje dane. Czyli tak naprawdę gdzieś zapis jest, gdzieś tam z logiki biznesowej jest zapis do bazy danych, odczyt zazwyczaj odbywa się z warstwy cache'ującej. Jeżeli tego nie robimy, to wygląda to mniej więcej tak, czyli jeżeli ktoś to widział w życiu? Ja widziałem. Tak, to jest zmora nasza, w sensie tego nie lubimy i tego unikamy. Tyły pycy, czyli trwa łączenie, proszę czekać, zwane wężykiem też. Wtedy wszystkie ręce na pokład, czerwone światło się świeci i ratujemy aplikację. Tak naprawdę może się to chociażby zdarzyć w sytuacji, w którym, nie wiem, jakiś programista zrobiłby fallback na show itemie. Wtedy wystają się wszystkie połączenia do bazy danych i automatycznie tak wygląda Allegro. W Allegro tak to wyglądało jakby do tej pory, że właściwie wszystko piszemy sami. To wynika jakby ze względów historycznych. Ta aplikacja jest olbrzymia i niełatwo jest wdrażać w nią nowe technologie, ale oczywiście używamy Memcache'a, używamy Redisa do gdzieś tam jakichś bardziej persystentnych, skeszowanych danych. Wprowadziliśmy Solara,
Girman jest, tak jak mówiłem wcześniej, gdzieś tam dostosowany do kolejek asynchronicznych. Używamy warnisza do cache'owania kontentu, który serwujemy użytkownikom. Jeżeli chodzi o development, no to oczywiście w głównej mierze jest to PHP. Gdzieś do projektów pobocznych używamy Zenda. Mamy cały dział odpowiedzialny jakby za C i C++, czyli za te demony. W niektórych miejscach aplikacji używany jest też Python. Jeżeli chodzi o repozytorium kodu, to używamy Gita. Wdrożyliśmy też proces ciągłej integracji, mamy Gerita. Nie ma możliwości, żeby jakikolwiek programista wkomitował coś do mastera bez przejrzenia tego przez kogokolwiek i klepnięcia, że wygląda OK. No i przede wszystkim, co dla mnie jest najważniejsze, właściwie to używamy Scrama. Nie wiem, czy ktoś z Was używa Scrama? Okej, okay, no ci, którzy używają Scrama, widzę, są bardziej uśmiechnięci niż ci, którzy nie używają Scrama. W tak dużych organizacjach, jaką jest Allegro, naprawdę to daje bardzo duży komfort pracy, jeżeli chodzi o programistów. No i to, co właściwie jest też ważne, zatrudniamy. To już jest koniec prezentacji. Jeżeli są jakieś pytania, to tak? W jaki sposób przeprowadzamy testy platformy, tak? Niestety jakby charakterystyka tej platformy jest taka, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób odtworzyć w sposób rzeczywisty ruchu i obciążenia produkcyjnego. Mamy serwer testowy, który replikuje, jakby jeżeli chodzi o architekturę, replikuje produkcję. Mamy zestaw unit testów, mamy możliwość replikowania ruchu, ale nigdy nie mamy gwarancji, że w momencie, kiedy jakiś projekt wejdzie na produkcję, nie zdarzy się nic nieprzewidzianego, dlatego że replika ruchu to jest naprawdę replikowanie ruchu, który już jest, ale jeżeli wprowadza się nowy projekt, to ciężko jest zreplikować na niego ruch, więc tu mogą być niespodzianki. Jeżeli chodzi o takie typowo performance'owe jakby sprawdzanie, no to w momencie commita do Gerita każdy commit jest, na nim jest odpalana paczka testów i jednym z testów jest tak naprawdę sprawdzenie, czy w krytycznych miejscach aplikacji nie przemyciło się gdzieś jakieś zapytanie do bazy danych albo nie zrobiło się czegoś, co może tą aplikację doprowadzić do stanu tyły pycy. Mam takie pytanie, jaką macie kolejkę zapytań lub w sensie prośb użytkowników o nowe feature'y lub jakieś poprawki błędów? Czy powiedzmy, jeżeli ktoś zgłasza przez formularz tam, nie wiem, w helpie, tak, że chciałby coś, żeby było poprawione albo... Znaczy chciałbyś znać rozmiar tego? Tak, czy... chciałbym wiedzieć, czy macie dużo pracy z takimi rzeczami. Czy ja jako programista nie mam. Niestety, a moim zdaniem przydałoby się wprowadzenie polityki takiej, jaka jest... Znaczy w sensie, czy do Was docierają w ogóle takie informacje? Oczywiście tak, bo dlatego, że kiedy taki ticket zgłoszony, jakiś problem jest zgłoszony i on przejdzie przez pierwszą linię wsparcia, która nie potrafi to rozwiązać, to trafia do drugiej linii wsparcia, czyli do programistów, którzy naprawiają te bugi. Skala jakby tego po tamtej stronie nie jest mi znana, dlatego że tak naprawdę dział obsługi użytkownika to jest dosyć duży fragment Allegro, jeden chyba z większych działów tak naprawdę. No i tam to wszystko jest w pierwszej jakby kolejności mielone. Do nas docierają tylko prawdziwe błędy, więc tak naprawdę nie wiem, jaka jest skala po drugiej stronie. Okej. Okay. Tak? Zapytać, bo tam widziałem, że... technologia wykorzystana jest Solr, a myśleliście o Sphinxie? Jeszcze o Sphinxie? Tak, Sphinx był w jakiś sposób testowany, nawet w jakiś, nie znalazł się na prezentacji, w niektórych fragmentach aplikacji jest wykorzystany, ale jeżeli chodzi o nasze wymagania i o to, czego my oczekujemy od wyszukiwarki, czego oczekują użytkownicy, Solr dużo lepiej sprawdził się niż Sphinx w tym przypadku. Były robione testy, on jest gdzieś tam, ale nie jest jakimś głównym komponentem. Czy o jakość wyszukiwania na przykład? Wydajność, o jakość wyszukiwania, o feature'y, które oferuje Solr, tak naprawdę Sphinx ich nie oferuje lub nie działają za dobrze na takim wolumenie danych.
jeśli chodzi, powiedzmy, o te kwestie kariery, dlaczego nie chcecie współpracować z deweloperami, którzy są na zewnątrz? W sensie tylko on-site? Ze względu na Scrum tylko? Nie. No, oczywiście Scrum jest jakimś tam narzutem. Można scrumować z ludźmi na zewnątrz, lepiej się siedzi w drużynie. No ale to wynika z tego, że chociażby te 6 milionów linii kodu, jak się spojrzy na logikę aplikacji, tak naprawdę jak się serwis aukcyjny, to można napisać w tydzień tak naprawdę. Do tego jest ogromna ilość logiki takiej, której nie możemy nikomu ujawniać i ona nie może wyciekać. To są jakieś monitoringi, wykrywanie skamerów, jakieś alerty, że coś się dzieje nie tak. To jest logika, którą my strzeżemy. Nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek odkrył, w jaki sposób my znajdujemy przekręciarzy chociażby. Dlatego preferowana forma pracy jest taka, żeby ktoś był w domu. W domu. Zdarza się, że pracujemy z domu, jeżeli mamy na przykład dyżur i musimy pilnować, czy coś się nie dzieje. Ale to jest tylko jedyny wyjątek. Mamy też oddział w Toruniu, jeżeli komuś to pasuje bardziej. A jak to jest w takiej skali aplikacji, czy w ogóle poszczególne, to jest tak, że poszczególne zespoły mają ogólne jakieś pojęcie nad innymi częściami aplikacji, czy one tylko mają pojęcie o tym, co robią? Nad samym core'em aplikacji, czyli tym, co widać i właściwie tym, czego nie widać, czyli administracją, wykrywaniem tych właśnie wszystkich oszustw i przestępstw, pracuje z 80 osób. To są osoby, które orientują się w całej aplikacji od góry do dołu. Oczywiście mamy mnóstwo jakby serwisów zewnętrznych, czyli jakby lekko powiązanych z nami, chociażby, nie wiem, integracja z Oferią czy z tablicą. O tym my nic nie wiemy tak naprawdę, oprócz tego, w jaki sposób się z nimi integrujemy. Jeżeli chodzi o Allegro, to każdy zespół wie praktycznie wszystko, żeby móc rozwijać dowolny element aplikacji. Nie idziemy w stronę silosowości, czyli w Scrumie trzeba być jakby zwinnym i się rozwijać szybko. Nie chcemy wprowadzać elementów, w których jakiś zespół czeka na inny zespół. Szczególnie, że tak naprawdę gdyby tak podzielić Allegro na funkcjonalności, czyli search, nie wiem, item i tak dalej, to mogłoby się okazać, że tak naprawdę większość projektów robiłby jeden zespół. Limitujecie w jakikolwiek sposób wasze API, to web API, które tam udostępniacie dla klientów, w sensie, że klienci nie mogą wykorzystać więcej niż 100 requestów na minutę, powiedzmy. Tak, są limity takie dosyć proste. W jaki sposób to robicie? Monitorując to, ile requestów wykonuje. Czy są jakieś zasady ogólne wprowadzone, że taki klient ma 80 requestów, taki ma 100? Wiesz co, rozróżniamy tak naprawdę klientów wewnętrznych, zewnętrznych i komercyjnych. Przy czym zewnętrzni i komercyjni mają te same limity, jeżeli chodzi o zewnętrzni, komercyjni i niekomercyjni mają te same limity co do ilości requestów. Mamy jakby konsumerów wewnętrznych, którzy jakby z natury rzeczy, dlatego że to są na przykład spółki, które z nami współpracują, mają te blokady trochę inne. Mam pytanie, czy jako programista przez 4 godziny programujesz, a potem 4 godziny dokumentujesz to podczas dnia, czy macie kogoś, kto jest odpowiedzialny za dokumentację, za jakieś opisy UML-owe procesów biznesowych? Oczywiście jakaś tam dokumentacja procesów biznesowych i dokumentacja projektów istnieje, ale tylko taka dosyć zgrubna. Tak jak tutaj gdzieś zgłosy się odezwały z sali, Scrumie się raczej nie tworzy dokumentacji przed, tylko ona się tworzy razem z rozwojem projektu. Dlatego staramy się komentować kod, znaczy nie tworzymy, ja jako deweloper nie tworzę dokumentacji biznesowej, nie aktualniam jej. Jeżeli jest taka potrzeba, to jest do tego osobny dział analityków, którzy wprowadzają gdzieś tam update'y do dokumentacji, jeżeli projekt ma iść już do użytkowników, a ktoś to ma potem utrzymywać. Kiedy wprowadziliście Solara, jeśli można się tak zapytać, w kontekście czasowym? W którym momencie zauważyliście, że faktycznie bardzo by wam się to przydało? Wiesz co, Solar to nie tylko był jakby eksperyment, że oczywiście pojawiły się jakieś feature'y, a właściwie
świat nas przegonił w którymś momencie, o tak. Na początku mieliśmy tyle feature'ów, ile nam starczało, ale pojawiły się jakieś wymogi biznesowe. No i tak naprawdę mieliśmy jakby dwie drogi wyboru. Albo wprowadzamy to do naszego searcha, albo zaczniemy szukać czegoś zewnętrznego, co spełni te wymogi biznesowe. I jakby odpowiedzią był na to, na ten problem był Solar. Dokładnej daty ci nie powiem, ale to się zdarzyło w tym roku. Generalnie pracowaliście na swoich rozwiązaniach, tak? Tak, i czasem jeszcze na nim pracujemy. W niektórych miejscach aplikacji, albo w niektórych przypadkach korzystamy jeszcze z jakby tego starego searcha i to jest cały czas jakby search backupowy. Sprawdzony przez nas przez lata, wiemy co się z nim dzieje i gdzie, co się w nim kryje. Ja mam takie pytanie. Czy była analiza jakaś przejścia z MySQL-a do Oracle'a? W sensie mamy low-end, przechodzimy do high-end, nic innego nas nie interesuje? Czy to był poprzez Postgresa i MS SQL-a ocenialiście, co jeszcze może być? Czy po prostu od razu wiadomo, że bierzemy Oracle'a, który w tamtych czasach był najlepszy? Wiesz co, w tamtych czasach, ja jeszcze nie istniałem w Allegro, ale z tego co wiem, to brano pod uwagę tak naprawdę klaster MySQL-owy, brano pod uwagę DB2, no i Oracle'a. W związku z tym, że klaster MySQL-owy, no, nie było na świecie nikogo, kto potrafiłby nam złożyć taki klaster, który by się nie złożył. Oczywistym jakby kierunkiem, w którym poszliśmy, były te bazy komercyjne. No i Oracle wygrał też, ale nie przede wszystkim, dlatego że dostarczał świetnych narzędzi do monitoringu, czego wcześniej nam brakowało. Wcześniej po prostu byliśmy ślepi, jeżeli klękała baza. Teraz doskonale wiemy, co się z nią dzieje i potrafimy ją tuningować. Były przeprowadzane jakieś testy wstępne, próbowaliśmy różnych rozwiązań. Oracle był wyborem nie marketingowym, raczej takim zdroworozsądkowym. Ja jeszcze chciałem zapytać, jak wygląda u was kod? Czy wy sobie możecie na przykład poszaleć, potworzyć abstrakcję, czy to musi być jak najprostszy, jak najszybciej działający kod? Wiesz co, tak jak widać tam było gdzieś na tym slajdzie z tym Shrekiem, tak naprawdę to jest kod, który ma dużo warstw. Wcześniej, w dawnych czasach, tak naprawdę to był taki transaction script, tak, wzorzec, w którym po prostu jedna strona odpowiada całej logice. Aktualnie mamy normalną logikę, taką jak w każdym innym frameworku można spotkać, czyli mamy jakiś podział na moduły, mamy podział na warstwy. Naprawdę programiści nie przejmują się tak bardzo, muszą się przejmować performance'em i tym, żeby ten kod był wydajny, ale nie muszą tego robić paranoicznie, czyli po prostu zdroworozsądkowo. No poza tym, tak jak mówiłem, każda linijka kodu jest przeglądana przez kolegów, którzy mają prawo zgłosić do tego jakiekolwiek uwagi. Nie podoba mi się komentarz, albo tutaj zrobiłeś babola, tak? I tak naprawdę to jest jakby podwójna weryfikacja. Wprowadzenie właśnie tej abstrakcji, to jak się do wydajności miało? W ogóle zaskakujące to było, że nie miało żadnego wpływu na to. Nie musieliśmy rozszerzać jakby puli serwerów. Jedyna rzecz, która się zdarzyła, to był jakiś tam wzrost pamięci. No ale no, byliśmy na stanowiskach, gasiliśmy te pożary tam, gdzie widzieliśmy, że coś się dzieje złego, optymalizowaliśmy te algorytmy wybierania danych. Niekoniecznie czasami trzeba było wyciągać wszystkie rekordy, można było je wcześniej przefiltrować, zanim się zrobiło zapytanie jakieś z inem do baz danych. Dobra, to już ostatnie pytanie, bo agenda goni. Raz, dwa, okej. Okay. Ja mam pytanie, czy wy planujecie zmianę PHP-a na coś innego? Nie mówię, że cisnę PHP-owi, nic z tych rzeczy, tylko jest takie ogólnie mówienie teraz. Twitter przeszedł na skalę, z tego co wiem, z Railsów i tak dalej, więc czy wy planujecie coś takiego? A jak tak, to na co? Nie planujemy przesiadki. Bardzo dobrze. To jest wybór jakby zdroworozsądkowy. Mamy naprawdę dużą grupę fajnych fachowców od PHP. Wiemy już o nim bardzo dużo, wiemy czego się spodziewać. Jest bardzo. Wspominałeś o waszych rozwiązaniach, które robiliście już kilka lat temu, bo nie było jakby odpowiednich
gotowych projektów, czy myśleliście o publikacji tego, czy już po prostu nie ma sensu, bo już są teraz takie projekty, które można użyć? Nie, cały czas o tym myślimy, ale jakby powodów jest kilka. Powodów jest kilka, dla których tego jeszcze nie zrobiliśmy. Pierwszy jest taki, że rozwiązania, które są pisane in-house, tak naprawdę zawierają często jakieś elementy szerszej logiki i tak naprawdę, żeby opublikować ten kod innym ludziom, trzeba by było wziąć parę ludzi, posadzić go przy tym kodzie, posprzątać, udokumentować, zrobić do tego jakiś support i dopiero wtedy zrisować. Niestety na to nie ma za bardzo czasu, ale jeżeli chodzi o jakby uwalnianie kodu, no to toczą się projekty już teraz w Allegro z myślą o tym, żeby to zrobić, czyli są tak przygotowywane, żeby można było ten kod wypuścić do użytkowników. Ale żadne z tych rozwiązań, o których mówiliśmy, aktualnie nie ma planów, żeby to jakoś pokazać.